Dzień dobry. Dzisiaj szybko takie cztery paczuszki. Prawdopodobnie z różnych sklepów, iż Combine Express i JOM. Poobklejane, bo to przez pośrednika szła. Nie obracam, bo nie chciało mi się do końca opisywać. To będzie na pewno ze sklepu JOM, bo już widzę na bok. Obklejana. Taka kurde bilonówka, czy tam takie, ja nie wiem jak to nazwać, dla dzieci akurat. Dwie paczuszki tu będą dla sąsiadki, taki kotek na bilon, nie, bilon czy tam jakieś drobne rzeczy, torbeczka, nie wiem, można to tak nazwać. Takie ładne, przyjemne w dotyku, w środku oczywiście to wykończenie jak to u Chińczyków, nie najwyższych lotów, ale może być. Na bok druga paczuszka, to się okaże z jakiego sklepu. Ups, wyrzucę. A już widzę, że będzie to zegarek, będzie z AliExpress. Ups. A Chińczyk zabezpieczył, już też wiem, to jest właśnie ta druga przesyłka dla sąsiadki, taki damski zegareczek. Można to otworzyć, można, ślad nie zostanie. Madisa jakaś, kwarc. Prezentuje się całkiem ładnie, oczywiście żadnych oznaczeń nie chodzi, bo jest zabezpieczenie założone, także nie ruszy. Powinno się prezentować na ręce całkiem przyzwoicie. Ostatnia paczuszka, to będzie z AliExpress, suję pod palcami, obklejane wszystko przez pośrednika, także nawet numery przesyłki człowiek nie sprawdzi. Są to lampeczki na bok. Są to lampeczki na zawiasy do szafek w kuchni. Bardzo fajna rzecz. Działa to tak jak w lodówce. Zakładamy na zawias. Tutaj dotyka, jak są drzwi zamknięte. Jak się drzwi otwiera, puszcza. Wtedy się światełko zapala. Na baterię A23. Oczywiście zamówiłem bez baterii. Baterię zamówiłem dopiero wczoraj. Także chwilę minie, zanim do mnie dotrą. Coś koło 15 zł kosztowały. Chyba 10 sztuk baterii. Tak mi się wydaje. Bardzo pożyteczne rozwiązanie, oby działało. Szybciutko tak rzucę okiem. Pasuje, już widzę. Szafce w kuchni. To się nakłada na... Dobrze, to nie przedłużajmy. Schowajmy to na bok. Może to wezmę, bo to tarabani mi tu. I to jest takie troszeczkę uszkodzona. Przesyłka klejona, też oczywiście bez pośrednika, to będzie na pewno z wiską mu smartwatch. Pamiętam ile kosztował, to jest dla kumpla z pracy, ja nie lubię smartwatchy. Standardowe wyposażenie, kabelek, instrukcja. Na bok. Jest po angielsku. Można chyba przez niego rozmawiać, bo widzę, jest książka adresowa. Wiadomości, książka adresowa, Bluetooth, call lock, czyli można pewnie rozmawiać parowanym z telefonem, tak mi się wydaje. Dobrze, weźmy szybko sam zegareczek. Ma język polski, w każdym razie powinien mieć, tak sprzedawca opisywał. Tak to coś wygląda. Fajna ta rączka jest, guma. Guma taka miękka, przyjemna w dotyku. USB, tu do ładowania, to jest reset, jak dobrze tam zauważyłem. Włączanie.
Łączy się, czy trzeba go do ładowania podpiąć. Coś tam rusza. Ale minimalnie chodzi. To nieustawione, co mamy. A już jest nawet język polski włączony. Włączenia, powiadomienia. Dotykowy. Up, start, to nie będziemy się... No. Stoper, typ zegara, weźmiemy kalendarz. No nieustawione, odpoczynek, pij ile wody, stoper, znajdź telefon, prokomierz, typ zegara. Co to jest typ zegara? Nagowy, cyfrowy, digital 2, cyfrowy 2, monitor snu, kamera. Please install smartwatch, aplikację trzeba ściągnąć. Ustawienia, data, czas, język, weźmy może datę, ustawienia, czasu. Która to mam? 12.12. Jak to się... Muszę dopracować, jak tu godzinę zmienić. A, trzeba dotąd start. 12.12. Wykonano. Ustawienia daty. Mamy 2017 lipiec. Dzisiaj jest 20. Niech zobaczę, bo ja nawet nie wiem, który jest. Dzisiaj 21 jest, ok, wykonano. Jak to się? 12.12 AM, czyli już powinno być. No muszę powiedzieć, że ten wyświetlacz ma głośność. Połączenia nieodebrane, wychodzące, widzisz to po sparowaniu. BT, nie wiem co to jest BT. BT setting, odłączyć kontakty. To Bluetooth będzie po parowaniu przez Bluetooth, przez telefon. No nie będę się tym bawił. Ja sobie kumpel podłączy, ja tam za smartwatchami nie przepadam, ale choć trzeba powiedzieć, wykonanie jest przyzwoite, nie ma co tutaj mu zarzucać. Wszystko sparowane, działa. Wyświetlacz dotykowy. Bardzo ładnie. Na tym kończę. Nie przedłużam. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.